Witajcie kochani! Dzisiaj w naszej rodzinie Zoomowej zatrzymujemy się przy fragmencie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje. Bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Czasem fragment z Ewangelii, nawet tak króciutki, ma bardzo dużo treści. I potrzeba jest, abyśmy umieli uczyć się od Matki Bożej, która ma takie piękne imię Róża Duchowna, a więc zaprasza do życia duchowego, do rozkwitania w życiu duchowym, abyśmy potrafili, tak jak Maryja, zatrzymać się przy Słowie. Przeczytałam bardzo króciutki fragment. A ile tam jest głębi, ile treści. I czasem jesteśmy tak rozproszeni, że będąc w kościele, słuchając Ewangelii, kiedy ona się już skończy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o czym było. Dzisiaj chcę, abyśmy poprosili Matkę Bożą, właśnie poprzez to piękne imię, Róża Duchowna, o to, aby pomagała nam być ludźmi głębi, ludźmi rozważania Słowa. A wtedy, kiedy Jezus daje bardzo dużo treści, bardzo dużo do rozważenia w króciutkim fragmencie, abyśmy umieli zawalczyć o czas, o rozważanie w sercu Słowa Bożego. Kochani, nasza rodzina Zoomowa to jest, można powiedzieć, taki apostolat Słowa Bożego. Bądźmy wszyscy apostołami Słowa Bożego. Jeśli uważacie za słuszne, rozsyłajcie też te odcinki. Niech wielu zatrzymuje się każdego dnia przy Słowie. I dzisiaj Matkę Bożą, Różę Duchowną, prośmy, abyśmy byli ludźmi duchowymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Różo Duchowna, módl się za nami. Życzymy wam pięknego dnia. Przypominam, że ciągle mamy bardzo ważne zapisy podlinkowane do rekolekcji ignacjańskich. Zapisujcie się, kochani. Przypominam też, że w miesiącu maju zapraszamy was do modlitwy litanią loretańską, która również jest podlinkowana, i do wszystkich utworów maryjnych. Módlmy się przez wstawiennictwo Maryi, zbliżajmy się do niej i bądźmy ludźmi naprawdę duchowymi. Do zobaczenia z Panem Bogiem.